korzystać z prowadzącej do wsi Kępina drogi powiatowej. Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, systematycznie zalewana trasa to efekt trwającego od lat konfliktu pomiędzy władzami samorządowymi a jednym z przedsiębiorców. Zasypał on rów melioracyjny, bo znajdował się na jego terenie. Teraz po roztopach dla wielu mieszkańców sytuacja staje się nie do zniesienia. Dajcie mi granat, to ja rozsadzę tą zaporę. Wezmę, wrzucę i niech nie zamkną. I wtedy zobaczymy, jaka jest sprawiedliwość w kraju. Zdenerwowania nie ukrywają też inne osoby, które zamiast normalną drogą muszą chodzić do miasta po gliniastym polu. Setki osób mają problem z dojazdem do pracy, do szkół i świadczy to o słabości naszego państwa. No to jest nie do pomyślenia, żeby droga była zablokowana. Z powodu tej wody byłem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą, zwolnić ludzi. No i nie wiem, co dalej robić. Powstały z konieczności objazd to również prawdziwa, wyboista droga przez Mękę. Jeżeli takie dwa autobusy taką małą dróżką mają się minąć, to mi się wydaje, że to jest trochę nierealne. Cały czas ten dróg był oczyszczony i był zadbany ten dróg. A teraz co mamy robić? Łódkę wyciągnąć i płynąć. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował, że jedynym rozwiązaniem jest odtworzenie zasypanego przez właściciela tych gruntów rowu melioracyjnego. Starosta, jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie powiatu, ma takie uprawnienia, aby dokonać czynności, które przywrócą normalny ruch na tej drodze. Jednak złożony przez starostwo do policji wniosek o tak zwaną asystę w czasie udrażniania odpływu został odrzucony. Sztumska policja nie zamierza udzielić asysty ze względu na brak podstaw prawnych, o czym zostało poinformowane tutejsze starostwo. Mimo uciążliwości, ten fakt utwierdza w przekonaniu Antoniego Filę, że interpretacja przepisów prawa jest dla niego korzystna. Prócz majątności mam jeszcze honor. Jeśli ja o niego nie zawalczę, to kto zawalczy? Mimo to można odnieść wrażenie, że Antoni Fila swój cel już osiągnął. Jeśli tylko zostanie oficjalnie przeproszony, gotów jest zawrzeć ugodę z władzami Sztumu. Prawo własności, prawo człowieka jest ponad wszystkim. Ja myślę, że wkrótce dogadamy się, rura będzie zakopana w ziemię i woda popłynie spokojnie do jeziora. Trudno jednak określić, kiedy to nastąpi. Sprawa jest tak skomplikowana, że nie wszyscy wiedzą, kto tak naprawdę zawinił. Bo nie wiadomo, kogo wyzywać za tą atmosferę i te warunki na drodze.